Cup. Dzisiaj gramy już piąty turniej w tej edycji. Grają roczniki 2010-2011. Jako gospodarze turnieju przyjęliśmy dzisiaj 7 drużyn. Dwa zespoły Topu 54, Pogoń Łapy, Orlęta Radzyń Podlaski, Orlęta Łuków oraz Futbol Akademii Lobos. Znajdujemy się w Leśnej Podlaskiej. Jest to możliwe dzięki przychylności pana wójta Pawła Kazimierskiego oraz pani dyrektor Jadwigi Zabłockiej-Juszczyk, którzy zgodzili się na udostępnienie hali na nasze zawody. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Champion to jest klub, który już działa w Białej Podlaskiej 2,5 roku. Oprócz oddziału w Białej Podlaskiej mamy grupy w Rokitnie, w Sforach, w Janowie Podlaskim. Bardzo się cieszymy, że szkółka cieszy się dużym zainteresowaniem. Aktualnie w naszych szeregach znajduje się 160 osób, 12 trenerów. Prowadzimy treningi całorocznie. Aktualnie prowadzimy nabór na zajęcia na wiosnę. Pogoda się ociepla, wkrótce wrócimy już na zielone boiska i serdecznie zapraszamy roczniki 2007-2017, czyli przedział wiekowy jest dosyć duży. Każdy może u nas spełniać swoje sportowe zainteresowanie. Zapisy są na numer naszego biura klubowego. Można nas znaleźć na naszej stronie internetowej www.atchampion.pl. Tam zdecydowanie więcej informacji o naszym klubie. Nasza oferta jest wzbogacona o obozy sportowe oraz właśnie turnieje piłkarskie takie jak te. No, dzieciaki w ostatnim czasie mnóstwo jeżdżą na turnieje dzięki ogromnemu zaangażowaniu trenerów, dzięki dobrej współpracy z kierowniczką biura. Nasze struktury się rozrastają, działają coraz płynniej i to ma też wpływ na komfort treningów przez dzieci. Udało się nam zwyciężyć w roczniku 2007. Nasza drużyna złożona z roczniku właśnie 2007-2008 zwyciężyła w naszym premierowym turnieju. Bardzo fajny sukces. Wiadomo, wyniki gdzieś tam są składową tego, co wypracujemy na treningach. Nie są celem samym w sobie, ale na pewno są miłe i powodują, że jest chęć, jest motywacja do dalszej pracy. W kolejnych turniejach mieliśmy triumfatorów z różnych ośrodków, tak? Tydzień później zwyciężył zespół m.in. Olimpus Stoklacki w roczniku 2009, w roczniku 2013 Orlęta Radzyń Podlaski, w roczniku 2012 Orlęta Łuków. Także przyjeżdżają do nas drużyny z wielu ośrodków i bardzo nas to cieszy, że możemy też angażować poprzez to nie tylko dzieciaki od nas, ale też dzieciaki z innych ośrodków.